Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Oczywiście jak widać Landini. A jak Landini, no to oczywiście seria z Ogin. No a jak widać jak Landini, no to oczywiście seria z Enegrada, tak. No i tutaj wszedłem na save'a. I ja wiem, że ja mam przygotowany save, bo ja już to wiedziałem dawno. 18 godziny mapowania? No a czemu nie? Nie będę przyspieszał tego rozsiewacza, no bo to jest dobra prędkość. Niech sobie tak jedzie. Może kiedyś sobie zwiększę, jak mi już będzie bardzo długo schodzić wapnowanie. Dobra. No dobra, bo ja tutaj się zająłem w ogóle czym innym, a nie powiedziałem co ja dzisiaj robię w ogóle. Zresztą to nawet widać, że jest wapnowanie. No i w sumie można się domyślić, no. W sumie można się domyślić po miniaturce i nie tylko po miniaturce. Tylko po tym jak tutaj przejechałem teraz, to widać, że jest zaczęte oranie. No jak jest zaczęte oranie, to wiadomo co chodzi. To powodowanie będzie orka łąki, w skrócie. Dokładnie tej samej, co teraz jeżdżę. Landini coś tutaj widzę ma mały problem dzisiaj. Dość duży, w sumie duże to jest pole. Więc na łąkę wystarczy, znaczy na łąkę, na... Na co? Na rzepak wystarczy. A dziesiątka jest kupiona. Sobie teraz przypomniałem właśnie, że kupiłem pole numer 10. To też dobrze wiedzieć. Kupiłem sobie to w poprzednim odcinku oczywiście. W czerwcowym. Który bardzo słabo siadł, bo siadł w... w 40 wyświetleniach. Teraz trochę się to odrobiło, ale był taki moment, że pierwszego dnia chyba... No, pierwszego dnia chyba było 12... 12 albo 19, ale chyba 19 było już ten. Więc no kurde, jak mnie zaciekawy. Wszedłem na razie na ten gorszy tor odcinków. Widzę, że jakiś dołek komuta zofu, no ale trudno. Niestety tego, ja nic za to nie poradzę. Albo YouTube nie daje powiadomienia, albo nie wiem co. Nie będę się teraz tym zadręczał, nie będę teraz o tym myślał. No to nie ma sensu. Tutaj tego narożnika też tam nie dowapnuję, po co? Bo i tak za 3 sezony tutaj będzie pole. Znaczy no pole jest, będzie teraz już. Ale chodzi mi o to, że i tak za 3 sezony znowu będzie dowapnowania. Więc wtedy się to dokładnie cofnie. No tutaj na przykład trawa jest urośnięta w 100% i... Bo kurczę tego nie skosił. I już nie da się tego złapnować i tyle. Ale będzie się dało zaorać, więc nie ma problemu. Dobra, OGPS, bo trochę go wyrwało, trochę jednak myślałem, że bliżej jakimś GPS jest. A nie, w sumie mogłem się po szerokości tego domyślić, że to nie będzie bliżej. A promocja jest taka, jak w sumie w poprzednim odcinku. Czekaj, bo to nie ta zakładka, przepraszam, to jest ta zakładeczka. O. I w sumie nic ciekawego. No i wapieńko sobie leci. Minuty odcinka też lecą do 4 minuty. Zrobię sobie ten 20 minut odcinek, czy tam 20 parę. Chwilę sobie pojeżdżę z sztajerkiem. Położę sobie chwilę. No i będzie koniec odcinka, no nie będę przesadzał z tą orką. A wiadomo, że orkę mogę sobie skończyć później. Albo... Dobra, nie będę robił. A jak tam wygląda sytuacja z gnojowicą? 56 tysięcy, kurde, powoli na czerwone wchodzi. Więc trzeba będzie prawdopodobnie już powoli... Po słoneczniku już będzie trzeba rozlewać. Tu już pierwsza dawka nałożenia jest. No tutaj moje pola są wszystkie nawiedzione, więc to odpada.
Pomyślę, no ale chyba prawdopodobnie będzie po słoneczniku nawężone. Tutaj tą drugą dawkę sobie dorzucę. No, drugą dawkę sobie dorzucę tym siennikiem nawozu. Więc tutaj będzie spokój. No, łąka to tam przydałaby się ją skosić, ale nie ma kiedy. Ja po drugie nie potrzebuję siana. W tym momencie, bo on tyle siana tam narąbane, że no, słomy 35. O właśnie, mleko miałem wywieźć, ale dobra, to mleko się wywiezie na którymś tam odcinku. Jak będzie szaf. Będzie więcej tej beczce. Też się wtedy wywiezie. Na razie jest czerwiec, 14 rok. No, choć baron już jest 16 rok. Już jest 16 rok, jak ja to nagrywam ten odcinek, to już jest 16 rok. Wy na YouTubie widzieliście 14 chyba? Nie, 15, sorry. Początek 15 zobaczycie, bo marzec było. Ale już mogę wam powiedzieć, że jestem rok do przodu. Czyli już jestem dawno po zbiorze bawełny. No i po zimie też. Myślę, że był to jeden z ciekawszych odcinków, ten zbiór bawełny. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale to wiadomo, to nie ode mnie zależy, tak? Mi może się podobać, jak nagrywającemu. Ile tam ogarnąłem na tym odcinku, to mi się może podobać, ale wam to już niekoniecznie. Fajnie to idzie. No, wiem, że fajnie idzie, ale to są dwa przejazdy. Jeden przejazd długi. Ta jeden długi i tutaj takie dwa krótsze będą. Więc spoko. Wapna powinna starczyć. O, starczy nasz. Teraz pytanie. Nie, no, też nie chcę długo sobie orki robić. Może uda mi się ten klip wyorać tam na dole. Fajnie by było. Chyba chcę tak zrobić 20 parę minut odcinka. No bo jest ile? 7 minut. No to chcę tak z 25-24 minuty, coś takiego, nie? Żeby też nie przesadzić zbytnio. Bo w sumie. Nie wiem. Nie wiem. Teraz pytanie, czy mam kolejny safe ogarnięty, bo to jest na wtorek odcinek. Na środę mam ogarnięty odcinek. Poniedziałek, wtorek, to jest wtorek, tak? Środa jest. Na czwartek nie mam odcinka. Ale nie wiem, jak to mówię, nie wiem, jak to wygląda sytuacja z. Jak tam sytuacja wygląda z Enkrikiem. I ostatnio szykowałem go. Dokończałem siewy. Dobra, M-Krik jest przygotowany, właśnie. Już sobie przypomniałem, tak. Już M-Krik jest przygotowany, przecież tam już. Teraz tylko trzeba wsiąść, wejść na serwer i nagrać odcinek. Dobra, 17:10. Miniaturka jest zrobiona, przecież powiedziałem to. Nawet przypominam sobie, jak robiłem tę miniaturkę, więc nie ma problemu. Hej ho! Dobra, stanę sobie tutaj. W sumie na dobrą sprawę z grabiarkę mógłbym sprzedać, tak? Bo mam prasę z grabiarkę. Chyba tak zrobię nawet. Ale to nie w dzisiejszym odcinku. Dobra. GPS odpalony. Ciągnik też odpalony, więc ogień. Oczywiście. Musiało się zbugować, bo jakby inaczej. Bo ta gra bez bugowania się to nie byłaby sobą po prostu. I teraz pytanie, czy ja muszę jechać w prawo, czy ja mogę jechać w lewo? Ciekawe, jak ten GPS mi to wykryje. Czy ja mogę tą ścieżką jechać? Nie.
Niby mogę. Czy nie mogę? Czekaj. Nie, nie mogę, dobra. Ale nie, to od razu sobie. O, właśnie, obrys tego pola sobie narysuję. Mój GPS GPS-em. Ale tutaj sobie obrys tego kawałka tutaj narysuję. Tutaj sobie urwiemy trochę terenu jeszcze. Tutaj był ten kamień. Jak pamiętam, znaczy może nie pamiętacie, ale. Ale tu był taki duży kamień. Ja sobie go usunąłem, no to aby skiec sobie trochę terenu. Jak widać, mamy dość dużo tego terenu tutaj urwałem. Tam może być ciekawie, tam będzie pewnie teren podnoszony. Tutaj na razie zrobię tak. A później się zobaczy. Czy tak będzie mogło iść pole, czy nie? No tutaj się z tym ładnie złączę. I zobaczymy, czy w ogóle kombajn to będzie ogarniał, ale powinien ogarnąć. Dobra, i tutaj trzeba zobaczyć, jak to teraz zrobić. Bo tak mniej więcej jakoś GPS tutaj był ustawiany. Tu jest dobrze. Tego krzaka sobie zniweluję. No i chciałem. Ale chyba lekko nie wyszło. Bo trochę zbyt mocno byłem wstawiony. Ale dobra, dobra, to się tam się da. Łąka się kończy tu. To sobie trochę wydłużę te pole. Tutaj tak z centymetr. Dobra, tam jak będzie za daleko, no to tam sobie najwyżej pomaluję, tak? Ale dość ładnie kryje ten pół. No i dobra, tak musi być po prostu. Dobra, tak musi być i koniec. Robię sobie drugie kółko przy okazji. No widać, jak już jest duża trawa. Już nawet tekstury nie ma. Tak jakby graniczy do tego jako pole, tylko jako teren nieużytkowy. A tu tak już jest na polu, to już normalnie tekstura jest. Taka w sumie ciekawostka bardziej. No tutaj pół więcej pola zagarnął teraz i tekstura orki się włączyła, muszę powiedzieć. Teraz ciekawe, czy GPS mi to złapie, ten przejazd, czy nie? Chodzi mi o ten przejazd, tak? Czy GPS mi go złapie, czy jednak będę musiał sobie. Chyba złapał. Dobra, niby złapał. No, oreczka fajna, bo taka w sumie inna. Zrobię sobie tylko raz dookoła, a po to, aby mieć już obrys pola i wiadomo dokąd orać. No po tym wiadomo, jakie poprzeczniaki są robione, to nie trzeba kombinować. Tak, to jest prosta, długa do orania i ogień. Dobra, pół trzeba obrócić, bo wiadomo, trzeba przejechać na GPS-ie. Dobra, i teraz GPS już mi to złapie. Dlatego to jest ważny ten poprzecznik tutaj, co zrobiłem. Że dzięki temu sobie GPS będzie łapał. A tamten przejazd jak będę robił? Chyba tam od tamtej strony się będę jechał. Będę mniej więcej jechał na GPS-ie wtedy, tak? Cały czas jeżdżę na GPS-ie, ale wiadomo, co chodzi. Nie no, fajnie idzie ta orka. Ale czuć tą moc w tym szczejerze, że ma. Czuć w ogóle, że ma ciężko ten szczejerek. O, to chciałem powiedzieć. Nie, trzeba czasami trochę nie za szybko podnoszę ten pług. Ale to. A się na GPS-ie jakoś tam wyrówna. No i w dół to robota idzie, jak tak sobie zjeżdżam. Tak pod górkę to jednak troszeczkę ciężej ma, nie? Wiadomo,
że pod górkę jednak ma co ciągnąć, a tak z górki to nie ma co ciągnąć. Że można powiedzieć tak, jakby sobie na pusto albo na luzie jechał obojętnie. Nie no, po kolei trzeba iść, bo teraz trzeba nagrać tutaj Elengrada. Oczywiście save'a zostawię w takim stanie, jaki jest. Po odcinku. Teraz pójdę szybko sobie Enkrika ogarnąć. Jeszcze pójdę sobie ogarnąć... Co sobie jeszcze pójdę ogarnąć dzisiaj? Pójdę sobie na pewno jeszcze ogarnąć odcinek z Fleta na osadzie. Bo tam save jest przygotowany, tylko waj się nagrać odcinek. W sumie tak teraz sobie myślę, to na Fleta na osadzie to mogę nawet sobie i dwa odcinki nagrać. Bo mam save'a przygotowanego na dwa odcinki. Nie, co jeden przejazd to chyba trochę dalej jadę z tym GPS-em, ale zobaczymy. Jeden przejazd. No i taki w sumie jakiś tam dziwny klinik będzie u góry. Do wyorania. Będzie można powiedzieć, że jest na... Oj! Hamuj. Będzie można powiedzieć, że jest na równo. Dobra, 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 synek, starczy. Tutaj te trzy pługi to ja sobie cofnę, tak? Też nie wiem, czy pod drugim skosem by nie było szybciej to. Czyli tak półokrągło to wyorać, ale dobra. Wyłożę sobie tak, jak teraz jadę. Dobra, tutaj. No, te trzy pługi to... Raz, dwa. Ale wiadomo, jakbym tym drugą stroną jechał, to też bym trochę szybciej to zrobił. No to krótko, bo myślałem, że już Kudzyn odpisał. Ale jednak to tylko krótko. Teraz jak to kurde zrobić? Dobra, niech tak w sumie jest na razie, bo nie mam pomysłu, jak to skończyć. Na razie niech tak sobie jest i tyle. Nie mam pomysłu na razie i tyle. Tak musi być i koniec. Tutaj dopiero jak sobie to założę, to będę wtedy już mógł myśleć. Trochę nawet trochę za dużo sobie przesunąłem tego GPS-ka, no ale dobra. Jak jeden przejazd będzie nakładem, zrobiony ten jeden korpus, to nic nie stanie. Teraz prawdopodobnie GPS powinien sobie załapać. I teraz powinien już dobrze mi tutaj kierować. Nie, zrobię sobie drugie kółko, tak dla pewności. Wiadomo, zawsze te na dwa kółka, jakie zrobione, to wtedy jest dużo łatwiej nakręcić. A po co mam się męczyć, jak mogę się nie męczyć? Wiem, że to trochę sensu nie miało co wtedy, no ale... Ale okej. Okay. O! No już trochę lepiej to wygląda. Dobra, jeszcze tutaj jeden korpus się chciała urwać. Dorównać ją może bardziej. O! Teraz ładnie zrobiono. To jest akceptowalne już, bo tak to chodzimy, to wyglądało wtedy. No a teraz będzie ładnie tutaj ogarnięte i
będzie wszystko tak, jak należy. Oczywiście tutaj sobie później poprawię to, tak? Czyli tego krzakora. Te pod afro trochę bardziej się podoram. A na razie niech tak na razie jest, jak jest. Ile minut? 20 minut, no to jeszcze tak 6 minut. Dzisiaj będę kończył. O, dobra. Myślałem, że zrobię Żyda, ale jednak nie zrobię, więc teraz jest wszystko dobrze. Będzie Lux Torpeda. Dobra. A dziękuję, przyjacielu. Dobra, podnieś się i obrócić. A dzięki, kolego. Myślę, że dość fajny odcinek wyjdzie. Znaczy, no może taki trochę mało ciekawy, ale starałem się jak najbardziej miniaturę dowalić. I myślę, że bardzo ładnie mi ta miniaturka wyszła. Mi się podoba przynajmniej. Więc no nie wiem, jak wam. No i ogień pod tą górę. Dużo żorki nie zostało na tym kawałku. Tak teraz sobie myślę, to po odcinku będę miał fajną morkę, bo będzie tylko długa prosta, tak? Ale na odcinku chciałem też się trochę pokręcić tym pukiem, no bo wiadomo, jak będzie się tak długa prosta, to wiadomo. Po długości, jak będzie się zawczasu, to też by pole, to wiadomo, że pole by bywało, tak? Ale no, nie byłoby tej zabawy, no a na prosto to nic się nie dzieje, można powiedzieć. Bo taka jest prawda, że na prosto jak się jeździ, to nic się nie dzieje. A tak to przynajmniej się coś dzieje. Bo tu trzeba pomyśleć, jak to wyorać. Tak, żeby to było fajnie, ładnie wyglądało. No i na pewno tutaj jeszcze sobie na ten jeden długi przejazd pojadę. To jest w 100% już. Wiadomo. Bo widzę, jak sobie to idzie. Nawet nie wiem, czy nie zacznę sobie tego w kółko orać, żeby to lekko szybciej poszło. Bo tak w sumie obracać ten pług niby mógłbym. Ale chyba jednak sobie to odpuszczę. Siewnikiem bym tego Żyda zagarnął, ale jak ma być ładnie zaorany, to niech jest ładnie, tak? Pojadę sobie w kółko. Wiem, że to trochę nierealnie będzie wyglądać, ale trudno. O! Ale teraz został przepał masy, co? Jaki masy? Sztejer. A już to jest dostał fest przepałek. Cyk! I do góry. No wiadomo, zawsze o te 5 metrów będzie mniejsze kółko, nie? Dobra, tutaj. Dobra, w sumie już bez GPS-a jadę. Nie będę go włączył specjalnie na taki mały kawałek, bo zaraz bym musiał go wyłączyć, więc to jest nieopłacalne. Ale tutaj go podniosę, żeby... No, podniosę pług, aby nie naginać go tak. Bo jest. A tutaj to jest tragedia, ty. Akurat tym miejscem to jest tragedia. No i dobra, pojadę tutaj w lewo, żeby jak najszybciej złapał prędkość. Wiadomo, jak szybciej złapie prędkość, to też szybciej będzie zaorane, tak? To chyba bardziej moja ulubiona nawrotka, czyli w kółko. I to w sumie z każdą maszyną, to nieważne, czy to jest pług, czy siewnik. A najlepiej się kombajnem takie nawrotki robi, bo kombajnem to wiadomo, header z przodu to fajnie to widać. Dobra, tu jeszcze dwa przejazdy i będzie zaorany. Oj, tutaj kiszonka, bo jakaś fajna siadła na tym polu.
No, może pomyślę coś, ale na razie mam pełną kieszonkę, bo nawet nie otwierałem tej kwestii dosyć jeszcze. Byłem tyle w tym mikserze jeszcze tam, w tej maszynie do TMR-u. Mam jeszcze tyle tam kieszonki, że nie otwierałem nawet silosu. No bo nie było potrzeby. A dobra, to tam sobie już tyle siewnik zagarnie. O, nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie. No weź to taksi. Tutaj tego. Ten mógł muszę zaorać jeszcze trochę bardziej. Bo tutaj jednak mi tego, jak będę jechał tą drugą stronę, mnie nie załapie. I dobra, i teraz w sumie od razu jak już jestem, to narysuję wam kształt tego pola. W sumie też jestem ciekawy, jak ten kształt wyjdzie pola, więc jakby mam dwa w jednym. Krzak zlikwidowany, więc ogień na tłoki. Tutaj zrobię sobie łagodnie. Może w przyszłości nawet to zamaluję, tak żeby bardziej do żywopłotu było. Teraz tak. Tak. Tutaj pod ten płot już nie będę się podorywał, tylko zrobię tak. No i tutaj sobie zrobię tak, jak idzie teren pola. Tutaj już nic nie będę kradł. Ewentualnie zrobię sobie trochę mniejszy łup. Chyba nie do końca on wyszedł. No a tutaj nie ma co zwykłe, nie ma co zbytnio grać. Tutaj mógłbym w sumie sobie teraz myślę, to mogę to jedno drzewo usunąć i bym miał tutaj fajny prosty kawałek. I chyba tak nawet zrobię, wiecie? No, chyba tak zrobię. Albo zrobię te dwa. O! Proszę. Te dwa drzewa usunę. To. I to. Teraz będą fajne. Przez przypadek kamieniem przeorałem. Nie widziałem po prostu ich i tyle. O, i teraz mam dużo lepsze pole, no bo nie mam takiego dziwnego, tylko mam tak gładko, można powiedzieć. No i teraz to jest pole fajne. Tutaj sobie wiadomo, trzy skipki jeszcze urwie. Ale też nie mam co przesady, bo tutaj są zaraz górki jakieś dziwne. A pod asfalt tam nie będę orał, no byłby sensu. Musiałbym tam teren dużo wyrównywać. Muszę tutaj teren gładzić, żeby to podorać. No może kiedyś podoram, pomyślę, może kiedyś podoram, ale na razie. Na razie niech. Ale prawdopodobnie nie będę tego pola ruszał, bo mi się podoba. Więc tak będzie już prawdopodobnie do końca. A że te wszystkie by sobie urwałem, to wiadomo. Zawsze to będzie lepiej. Tutaj to przydałoby się zakopać. O, i tutaj znowu jest takie wcięcie, to ja sobie zrobię drzewo tu, off. O, i teraz tak sobie podrównam i teraz będę miał bardziej takie lekko większe pole, ale bardziej, jakby to powiedzieć, kształtne, o. O, bo tego słowa szukałem. Więc sobie to usunięcie drzewa na plus wyszło. Tutaj też sobie podbiorę trochę. O. Teraz jest tak bardziej. Jak to się mówi? Bardziej łagodnie. O. Tutaj też podbiorę skipkę. Przecież nie wiem. Dobra, tutaj raczej chyba nic nie będę podbierał. Tylko przeciągnę sobie poprzeczniakiem. Tak jak jest, bo tu jest dość duża różnica terenu w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. Tutaj zbytnio nie mam co urwać. Ale dobra, obraz pola wam pokazałem. Tutaj w tym miejscu będzie problem, to ja wiem o tym.
komu już będzie zostawił. Ale to. Może coś ogarnę, może nie. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko, 30 minut, pa, pa.